Już nie Solidarna Polska, a Suwerenna Polska. Tak będzie brzmiała nowa nazwa ugrupowania Zbigniewa Ziobry. To już oficjalne. Solidarna Polska ma zmienić nazwę. 3 maja w Warszawie odbędzie się kongres partii i to właśnie kongres podejmie decyzję w tej sprawie. Również wtedy zostaną przedstawione propozycje programowe ugrupowania. Przed nami ogromne wyzwania związane właśnie z suwerennością. Wszystko, można powiedzieć, koncentruje się wokół suwerenności. Od kiedy rząd niemiecki oficjalnie w swoich dokumentach programowych wskazał, że ich celem jest powołanie jednego państwa europejskiego, czyli likwidacja państw członkowskich, państw narodowych. Od tego czasu procesy centralizacyjne w Unii Europejskiej bardzo przyspieszyły i dokumenty, które do tego zmierzają, ramy prawne też. My się na to absolutnie nie zgadzamy, ponieważ to oznacza wielkie ryzyko dla Polski, pozbawienie przede wszystkim nas demokracji, czyli możliwości decydowania sami o sobie. Poinformował lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Dodał, że zmiany są konieczne i mają one wyrazić sprzeciw wobec ostatnich działań Unii Europejskiej. Naszym celem jest obrona polskich interesów przed ewidentnymi próbami pozbawienia nas Polaków. Choć to brzmi bardzo, tak można powiedzieć, na pierwszy rzut oka nieprzekonująco, ale pozbawienia nas naszej państwowości, w gruncie rzeczy możliwości decydowania samych o sobie, naszej wolności demokratycznej w wymiarze właśnie tych decyzji dotyczących spraw podstawowych. Solidarna Polska została założona w 2012 roku. Partia wchodzi w skład Koalicji Zjednoczonej Prawicy.